Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek naszych unboxingów, kultowych rajdów, samochodów rajdowych raczej, czyli modele. Nasze modele. Nie wiem, jakie dzisiaj będą numery tak naprawdę, ale się przekonamy za chwilę. Dobra, żeby nie przedłużając. Lecimy. Tylko tak, najpierw na pewno rachunek sumienia, a nie chcę wam go pokazywać. Czekajcie, tak już nieraz chyba pokazałem. No, jak zwykle, jak to się mówi, przepraszamy za usterki i te inne rzeczy, więc norma. No, mogą być. Mamy dzisiaj numery 51, 54, 57. Dobra, szukam 51. Mamy 51. Oto on. To jest Volkswagen Polo R WRC Raid Portugalii 2013. Sebastian Ogier. Volkswagen Polo. No, mam nadzieję, że inne numery przyjdą. Ale widzę, że De Agostini robi sobie bambuko niektóre rzeczy. Niki. No i pierwszy model Volkswagen Polo WRC. To jest numer 51. Tam mieliśmy 54. Teraz będzie numer 54. To jest Datsun 240Z Rajdo Safari z 1973 roku. Datsun. No, Datsun, dane techniczne. Rajdo Safari. No, kiedyś te rajdy to były lepsze niż teraz. Teraz to już... To nie jest to samo. Kiedyś czuć było, były te rajdy. Więc numer 54 mamy Datsuna. I ostatni numer, numer 57, mamy Forda Fiesta WRC Rajdu Meksyku 2013. Jeden klasyk, można powiedzieć, no i dwa inne, troszkę nowsze, dużo nowsze. Tak na serio. Dużo, dużo. Czujemy. Możecie sobie poczytać. Przypauzować, jak ktoś będzie chciał. To jest rajdu Meksyku. No więc mamy 3. Dobra, 51. Volkswagen Polo. Szukamy polówki. No, polówka już była pokazywana nie raz, nie? Do... Tylko w innym malowaniu. Jest numer 51. Volkswagen Polo. Numer 54. Datsun. Datsunek. To on. I numer 57. Ford Fiesta WRC.
Jedne są w takich opakowaniach, inne są inne. I mamy kolejne trzy modele, czyli numer 51 Volkswagen Polo WRC. Troszkę ciężki do opanowania, ale da się go nim jeździć. Numer 54 Datsun. No, pokusik. Niech. O, jest. Datsun. I numer 57 Ford Fiesta WRC. No. No i to by było na tyle dzisiejszego unboxingu. Usłyszymy się za miesiąc. Myślę, że przyjdą jakieś inne. No mam nadzieję, że przyjdą już te, kurde, te modele, co mają też przyjść. By było fajnie. Zobaczymy. Więc ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No co? Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.